Wyspiańskiego to piękne dzieła polskiej literatury choralnej, które wymagają szczególnej troski, szczególnego docenienia i pokazania na świecie. Z Chórem Filharmonii Wrocławskiej postanowiliśmy wykonać w koncercie kilkanaście ofertoriów, kilkanaście komunii. Są to zarówno dzieła jedno, jak i dwuchórowe. To proszę mieć świadomość tego, że do tutti jest inny oddech. Poczujcie, zanim zaśpiewacie, że tutaj jest większa moc tego dźwięku. Towarzyszą nam organiści na pozytywach. W repertuarze znajdą się te najbardziej znane komunie, takie jak O Gloriosa Domina, czy Vox in Rama, czy też Widerunt Omnes Finesterne. Śpiewanie tego typu repertuaru jest dla nas ogromną przyjemnością, wielkim wyzwaniem i myślę, że przygodą, która na pewno zaprocentuje w dalszym rozwoju Chóru Filharmonii Wrocławskiej.